Witajcie moi drodzy, z tej strony Cichy 525. Chciałbym Wam przedstawić Stara 266, czyli taką kultową ciężarówkę z czasów PRL-u. Zbudujemy metalowy model Stara w skali 1 do 12, ruchome elementy, oświetlenie i dźwięk na pilota, instrukcja montażu krok po kroku, poznamy jego historię, także zapraszam. Witajcie moi drodzy, dziś widzimy się tutaj przy szóstym numerze naszego Stara 266. W przesyłce dotarł również taki proporczyk, ale nie jest taki jak to było dotychczas w
przysyłane takie chamskie, zalaminowane proporczyki. Jest fajny taki z materiału. Nie wiem, czy to widać na filmie. Obszyty właśnie w ten sposób, z jednej i z drugiej strony. Także wygląda on naprawdę fajnie, taki błyszczący. No dobrze, przechodzimy do naszego numeru 6. Otwieram i tradycyjnie prześledzimy gazetkę i części, które mamy. Części lekkie, ale jest już widać, że dosyć sporo. Części odkładam, prześledzimy gazetkę. No i po otworzeniu mamy tradycyjną instrukcję składania, tutaj nazwaną, na montażu. Alternator, płyta nośna, filtry oleju, zawór kolektora, elektrozawór jarzmo. Tu się przedstawia nasza instrukcja kolorowo. Krok po kroku. Kroków mamy 18. To bardzo ciekawie. No i później mamy artykuły dotyczące STAR. Nie od razu STAR zbudowano. STAR w służbie straży pożarnej. Po zakończeniu II wojny światowej odbudowująca się Polska cierpiała na ogromne braki taboru samochodowego. Nie inaczej było także, jeśli chodzi o pojazdy straży pożarnej. Niedobory strażaków. I tutaj mamy różne zdjęcia. STAR 20. O, STAR 660, tak zwana ta pszczółka. Właśnie w zabudowie pożarniczej. Tu mamy, nie wiem czemu tak napisano, samochód gaśniczy proszkowy na podwoziu stara A29. Nie jest A29, tylko nasz 266. Star 244. No i tak tu mamy artykuł dotyczący straży i następnie mamy historię samochodów ciężarowych i omówiony żubr A80. Zdjęcia archiwalne, taka cysterna do przewozu cementu, cement luzem. No i na okładce mamy na odwrocie to, co będzie w następnym numerze. Głowica kompresora, sprężarka powietrza, skrzynia korbowa, część mist olejowej, korek spustowy oleju, pokrywa głowicy. Że tak prezentuje się gazetka naszego numeru 6. Teraz otworzę i zobaczymy część. No i mamy tutaj nasze części. Takie drobne niedomalowanie. Zobaczymy, czy będzie to widoczne po montażu. Tutaj mamy blok silnika chyba. Z tego mi się wydaje. Części posegregowane w torebeczkach. O. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do relacji z obejrzenia właśnie montażu tych części numeru 6.
I w ten sposób zakończyliśmy montaż tej części z numeru 6. Mamy zamontowany alternator, tutaj z obrotowym tym wirnikiem na wałku, że bardzo fajnie to wygląda. Mamy zamontowaną podstawę z obydwoma filtrami. Tu niektóre elementy przykleiłem, niektóre były luźno, niektóre tak po prostu dotknąłem kropelką kleju. Że tak to nam tu wygląda, ta strona z poprzedniego numeru, ta strona z tego numeru. Zmontowaliśmy również rozrusznik, tak on wygląda, części lakierowane i czarne, czyli taki kontrast. No i w sumie w tym numerze byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.